Dzień dobry Państwu. Zgodnie z nową tradycją, zaczynamy od najważniejszych wydarzeń. I tutaj mamy komunikat Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Oni piszą tak: 14 września rano, siły obrony zadały uderzenia w dwa okręty patrolowe projektu 22160 typu Wasilii Bykow. Że są uszkodzenia i że miało to miejsce na południowo-zachodniej części Morza Czarnego. Jeśli nic wam te numerki i nazwa typ Wasili Byk bykow nie mówi, to ten okręt patrolowy wygląda w ten sposób, ma niecałe 100 metrów długości, więc nie jest to jeden z tych dużych okrętów, to nie jest krążownik Moskwa, ale nie jest to też po prostu łódka czy kuter patrolowy. Mamy tutaj opublikowane przez gór Video. I na tym wideo widać ewidentnie, że dron nawodny płynie w stronę takiego rosyjskiego okrętu. Widzimy, że ten okręt w coś strzela. Potem się wideo urywa i widzimy jakieś przejście kadru. I coś, co może być dużą eksplozją, ale nie ma pewności, co to jest. Więc to konkretne wideo, a póki co to jest to wideo, które mamy, nie jest potwierdzeniem jednoznacznym, że takie trafienie miało miejsce. Tutaj mogło dojść do pomyłki. W teorii Ukraińcy mogą celowo dezinformować. Gdyby to byli Rosjanie, to bylibyśmy pewni, bo oni zostali na tym przyłapani wielokrotnie. Póki co Ukraińców ja na tym nie przyłapałem, żeby w taki sposób um, przedstawiali swoje nieistniejące sukcesy jako istniejące. Jeśli oficjalny organ pisze, że taki atak miał miejsce i że są uszkodzenia na okrętach, to można się spodziewać, że w najbliższym czasie coś takiego zobaczymy. Niemniej, dopóki tego nie zobaczymy, nie traktujemy tego jako wiadomość. Pewną. Tak czy inaczej, mamy jeszcze jeden atak na teren Półwyspu Krymskiego. Tutaj widzimy mapkę, tu widzimy kadry z pod Eupatorii, gdzie coś tam daleko płonie. Mamy tutaj komentarze od użytkowników, którzy zauważają, że na ile zrozumieli ktoś. Powiedzmy w ten sposób rozwalił S-400, system przeciwlotniczy i mamy różne kadry satelitarne pokazujące stan mm, po uderzeniu. Mamy wideo pokazujące stan i przed uderzeniem i po uderzeniu na tych pozycjach. No tutaj jeszcze są to, od czego zaczęliśmy, to są stare zdjęcia satelitarne z 28 sierpnia bieżącego roku i tu widzimy tą baterię systemu S400 na pozycjach, więc możemy założyć, że faktycznie jeśli widzimy te same pozycje i widzimy ślady po uderzeniach na tych pozycjach, które są tutaj myślę wyraźnie. Widoczne to Planet Lab publikował. Tu widzimy, że część tych systemów została usunięta z pozycji. Tu widzimy ewidentnie ślady po jakimś trafieniu. Więc jest to prawdopodobnie kolejny już przypadek zniszczenia systemu, elementów systemu S400 na zachodzie Półwyspu Krymskiego. Niedawno było podobne wydarzenie. Tego typu demontaż sił obrony przeciwlotniczej rosyjskiej jest elementem większego planu, ale o tym oczywiście jutro Państwu opowiem szerzej, bo mam już taki odcinek na ten temat nagrany. Tak czy inaczej, jesteśmy. Informowani tutaj między innymi właśnie przez niezależnych dziennikarzy i analityków, że to były po, pociski Neptun, ukraińskie pociski Neptun, Ziemia Woda, czyli takie pociski typowo przeciwokrętowe, które zostały niedawno zmodyfikowane do atakowania celów naziemnych. Przejdźmy sobie do Komsomolskiej Prawdy, od której dawniej zaczynaliśmy. Mamy tutaj świetny artykuł. Pomiędzy obrońcami Doniecka znalazł się rosyjsko-afrykański ochotnik. Zostanę tutaj do zwycięstwa. Cytat to był. I proszę Państwa, mamy tutaj od korespondenta wojennego Grigoria Kubatiana taką. Taką hmm, krótką opowiastkę. Siedzę sobie w kawiarni w Doniecku, jem barszcz i kątem oka patrzę na telewizor, na którym e, kręcą się klipy, w sensie muzyczne, teledyski. Na ekranie pod muzykę wykręcają się, mm, no, cytuję, murzynki z ładnymi figurami. E, obracam się trochę i widzę, że obok mnie Siedzi zdrowy Murzyn, e, zdarowienny niegry. niegr, zdarowienny to nie jest tak do końca, proszę Państwa, zdrowy, to jest taki no, taki no, duży, taki, taki zdrowy, że aż duży, że aż taki no, pokazowy byśmy chcieli powiedzieć Murzyn, e, to jest bezpośredni cytat z korespondenta wojennego rosyjskiego e, je lody. Błyska białkami oczu i także patrzy na tańczące panny. Ja o mało się nie oblałem barszczem. Chłopak jest ubrany w mundur, ale nie zrozumiesz wojskowy czy cywilny. W Doniecku wielu tak chodzi, więc podchodzę i pytam: Skąd jesteś? A on odpowiada czystym rosyjskim z Wołgogradu. A jak tutaj cię zaniosło? walczę, jestem ochotnikiem i pokazuję gestem, żebym się przysiadł. I oczywiście proszę Państwa, na potwierdzenie tych słów nie ma ani pół yy, jakiejś fotografii, ja rozumiem, może człowiek nie chciał pokazać twarzy, ale przecież to się da zrobić na wiele różnych sposobów, ale jesteśmy po prostu zmuszeni, żeby uwierzyć w tę historię bez dowodów. No bo czemu nie? Przecież komsomolskiej prawdzie można wierzyć bez żadnych dowodów. Mamy tutaj kolejny ciekawy artykuł nad Rosją. Tak dosłownie jest napisane, nad Rosją uruchomili mobilny radar. Jak będzie działać aplikacja dla zgłaszania dronów? Otóż można będzie nią, proszę Państwa, zgłaszać nie tylko drony, można ją ściągnąć z RU Store. RU Store to jest taki odpowiednik Google Playa i innych tego typu sklepów, tylko oczywiście ojczyźniany i patriotyczny odpowiednik. Tego typu sklepów, i w, tym, w tej aplikacji, w teorii, będzie można zgłaszać przelot drona, ostrzały, czy na przykład napaści ze strony grup dywersyjnych przeciwnika, które przekroczyły granice. Rozumiemy, że zgodnie z tym, co nam ciągle powtarzają w rosyjskiej telewizji, wszystko idzie zgodnie z planem. I teraz wyobrażamy sobie, proszę Państwa, styczeń roku 2022 siedzi sobie Władimir Putin w bunkrze, obok niego szef sztabu Gerasimow i minister y, wojny, bo nie nazwiemy go ministrem obrony Siergiej Szajgu i rysują sobie na kartce strzałki i mają takie dobrze w roku 2023 po półtora roku będziemy się wycofywać spod Andrijewki i włączymy aplikacje dla ludzi, żeby zgłaszali podejrzanych mężczyzn z materiałami wybuchowymi i karabinami na plecach. Wszystko idzie zgodnie z planem, nie musicie się niczym proszę państwa przejmować. Rosja jest w dobrej kondycji. Jest tutaj artykuł o spotkaniu Władimira Putina z Kim Chenem. Tutaj jeśli chodzi o wymowę, ja czytając Komsomolską Prawdę, trzymam się tej wymowy mm, związanej z rosyjską transliteracją Kimchen In. Te Fonetyczne zjawiska w językach dalekowschodnich sprawiają, że można to przekładać na dźwięki i litery znane w Europie na różne sposoby. Ja tu się trzymam tej, bo po prostu mam to napisane przed oczami i tak mi się jest łatwiej nie pomylić. Jest tutaj opisany, jak się ci panowie, Putin i pan. Kim wymieniali prezentami, między innymi tutaj padło stwierdzenie, że przy następnej wizycie Putin może zawieźć do Korei Północnej Kimowi samochód marki Aurus. W niedzielę będzie odcinek poświęcony w całości właśnie Aurusowi, zachęcam. Ale póki co zostajemy przy komsomolskiej prawdzie. Tutaj jest artykuł, który, mm, któremu towarzyszy zdjęcie, Pani Ukrainki z ukraińską flagą, które wzięli sobie z zachodniej Agencji Fotograficznej. I są tu historie rzekomych Ukraińców, rzekomo mieszkających w Rosji. I niektóre z nich sprawiają, że proszę Państwa, ma się ochotę odnaleźć autora tych bredni i przeprowadzić z nim ożywioną dyskusję na temat tego, jak. Powinna wyglądać etyka w pracy dziennikarskiej. Tutaj mamy, mm, mamy fragment o ludziach, którzy mieszkali w Mariupolu. Jeszcze jedna z moich nowych znajomych, pracowniczka miejscowej biblioteki, opowiedziała, jak zeszłym latem przyjechała z Mariupola z dwójką dzieci, kotem i psem, dlatego, że ich mieszkanie w całości Raz bombili, czyli zniszczyli, bombardując, a mąż zginął. I nie ma ani słowa o tym, proszę Państwa, kto bombardował Mariupol, dlaczego ktoś bombardował Mariupol, kto zabił męża, dlaczego mąż zginął, dlaczego w Mariupolu toczyła się wojna. Ani słowa. Oczywistym jest, że tutaj oni. Starają się sprawić wrażenie, jakby dla nich to było oczywiste, i jednocześnie wstydzą się napisać tego wprost, bo choć panuje przekonanie, że Rosjanie to takie upiory bez sumienia, no, znałem wielu Rosjan, którzy sumienie jak najbardziej posiadali i myślę, że ci ludzie kierowani strachem, egoizmem, chęcią doraźnej korzyści godzą się na robienie rzeczy takich jak ta, jak pisanie takich artykułów, chociaż wiedzą, że to nie jest w porządku. I tutaj czytamy dalej, dziennikarz się pyta, czy otrzymaliście certyfikat, taki bon swojego rodzaju na mieszkanie... W Rosji. Zainteresowałem się u mieszkanki Mariupola. Tak, nam tam nawet mieszkanie zbudowali w nowym budynku, ale my nie chcemy się zdecydować tam wracać. Kto wie, co jeszcze Ukraina wymyśli, chociaż to jest już nasz rosyjski region, przyznała się kobieta w otwartej rozmowie. Ona nie chce wspominać tego koszmaru, który przeżyła, siedzenia w piwnicy ponad miesiąc, przy czym strach za dzieci jej jeszcze nie opuścił, tak jak i wielu innych uciekinierów. Bolesne jest samosłuchanie tego. Przypomnę tylko, bo tu, tak jak mówię, Komsomolska, prawda, bała się tego powiedzieć, bądź wstydziła się tego powiedzieć jeszcze raz, jeśli w ogóle w tej historii jest cokolwiek prawdziwego, to to, że choć ta kobieta bardzo możliwe, że po prostu nie istnieje, to bardzo wielu ludzi tam faktycznie siedziało i nie tylko w Mariupolu, całymi miesiącami w piwnicach, straciło rodziny i do dziś się boi o siebie i o swoich bliskich. To jest jak najbardziej prawdziwe, tylko trzeba powiedzieć to, czego tutaj brakło. Że tę wojnę rozpoczęli konkretni ludzie, którzy nie mieli ku temu żadnych prawdziwych, poważnych powodów, mieli tylko preteksty, własne ambicje i własne obrazy a mam tu na myśli nie obrazy wiszące na ścianie, tylko to, że zostali obrażeni, ich ambicje i miłość własna zostały obrażone, między innymi w roku 2004, kiedy Ukraińcy nie chcieli wybrać. Putinowskiego kandydata na prezydenta. Oczywiście pomagamy ludziom, którzy znaleźli się w tej tragicznej sytuacji, jak doskonale wiecie, więc nie będę się powtarzał. Aukcje cały czas, przepraszam, zbiórki, bo akurat aukcji w tej chwili jeszcze nie mamy zbiórki cały czas wiszą. Wiecie co i jak. Przejdźmy na teren hmm, linii frontu. Rosjanie sami przyznają, że na Kupiansku nie mają żadnych sukcesów, że Synikiwka jak się broniła, tak się broni. Mówią dalej, że w regionie miasta Sfatowe także Ukraińcy się bronią i tutaj Rosjanie sami przyznają, że nie mają żadnych postępów. Dalej jedziemy na południe. Pewne zamieszanie wynikło z południową. Flanką Bachmutu tu są miejscowości Klisiewka i Andrijewka. Tu, proszę Państwa, po pierwsze korespondenci wojenni rosyjscy krzyczą głośno i wyraźnie, że te dwie miejscowości zostały stracone i że to już jest koniec ich obrony i że mają nadzieję, że rosyjskie dowództwo nie zacznie wysyłać oddziałów więźniów, żeby. Tam ginęli, próbując je odbić. Także Anna Maliar, rzeczniczka Ministerstwa Obrony, informowała o dobrych wiadomościach z tego kierunku. Natomiast trzecia brygada ukraińska opublikowała informację, że wszelkie komunikaty o zajęciu Andriiwki i Klisijewki są przedwczesne i że jeszcze tam trwają walki. Wszystko wskazuje na to, że są to walki już nazwijmy to w ten sposób ostateczne, że jest to końcówka walki o te dwie miejscowości konkretne. Niemniej jeśli trzecia brygada twierdzi, że to jeszcze nie teraz, to myślę, że to są ci ludzie najbardziej kompetentni, żeby o tym informować, bo jest to jeden z tych oddziałów, który prowadzi walki na tym konkretnym Kierunku. Tak czy inaczej, w ostatnim tygodniu hmm, widzimy bardzo wyraźnie, że na tym kierunku Ukraina naciera i sytuacja dla strony rosyjskiej robi się trudna. Mamy oczywiście dalsze kierunki. Pod Afdziewką nie widzimy, żeby Ukraina prowadziła dalsze operacje ofensywne. Za to słyszymy komunikaty o tym, że i w Avdijewce i dalej na południowym zachodzie, w Marince Rosjanie intensywnie atakują fala za falą. Nawet co do Marinki pojawił się komunikat o 10 szturmach dziennie. Tutaj ale to są te walki, w których Rosjanie tłuką głową o mur od lat. I niewiele z tego wychodzi. Zauważcie, proszę Państwa, tutaj zmianę koloru, zwracam na to uwagę regularnie. Zmiana koloru oznacza, że ten kolor na wschodzie, czyli po prawej stronie mapy, to jest teren zajęty przed 2022 rokiem w ramach tej wczes wcześniejszej małoskalowej wojny i Udało się tutaj w marince przez półtora roku Rosjanom przesunąć. O zmierzmy to tak z pewnym dla nich z pewnymi forami dla nich o 4 km, bo jakbyśmy mierzyli to w najwęższych miejscach, to byłyby to raczej kilometry 2, więc tutaj nie należy się spodziewać strategicznego przełamania. Sytuacja na zachód od dwóch na kierunku Nowomajorskie, Nowodonieckie, zawitne bażania, przyjutne, wydaje się stabilna. Tutaj dzieje się niewiele, przynajmniej niewiele takich rzeczy, które do nas docierają. Bo to, proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, co my uznajemy za niewiele brak zmian na mapie to jest codzienna, ciężka praca żołnierzy na linii frontu codzienne ryzyko zmarli, ciężko ranni, wzięci do niewoli i tak dalej. Jeśli chodzi o sytuację na kierunku roboty, no tutaj także w ostatnich czasach, w ostatnich dniach nie widzimy dużych zmian. Dużo komentatorów po stronie rosyjskiej komentuje to, co się dzieje konkretnie w tym miejscu. Czytamy bardzo różne ze strony Rosjan informacje, na przykład takie, że Ukraińcy ciągle atakują na zmianę dużymi i silnymi falami i falami słabszymi. Przy czym te silniejsze fale to akurat Wargonzo, czyli Simon Piegow opisywał jako fale z dużą ilością piechoty i sprzętu. Inni korespondenci mówią o tym, że ataki ukraińskie odbywają się tylko przy użyciu piechoty i są poprzedzane nawałami artyleryjskimi z dużym udziałem amunicji kasetowej, co może wynikać z tego, że tej amunicji kasetowej po prostu Ukraińcy mają dużo. Pojawia się sporo narzekań na to, że Ukraińcy mają dużo amunicji, a Rosjanie niewiele. Pojawiają się też narzekania strony rosyjskiej na sytuację na dalekim południu, południowym zachodzie, czyli na wyspach w okolicach Chersonia. I tutaj jeden z korespondentów wojennych, chyba dwóch majorów, opublikował wiadomość od jednego z rzekomych żołnierzy, który napisał ciągle. Tam wyją z tych wysp, że im ciężko, że niczego nie mają. Chłopaki, wszędzie jest ciężko, nigdzie niczego nie mamy, a nie narzekamy. Wy też nie narzekajcie. Typowe, proszę Państwa, też nie, nie będę twierdził, że ten list do redakcji był autentyczny, ale jest to typowa rosyjska postawa w stylu: niczego nie ma, dowództwo zawala, ale przecież. My damy radę, nie będziemy narzekać, przecież prawdziwi mężczyźni nie narzekają, i jak będzie trzeba, to po prostu zginiemy, odpędzając się patykiem od czołgu, ale byle tylko nie narzekać do dowództwa, że jest coś nie tak. Przejdźmy do szybkich newsów telegramowych. Tutaj mamy Rumunię. W Rumunii zaczęli na terenach przygranicznych tworzyć swojego rodzaju prowizoryczne schrony dla ludności na wypadek przylotu szachedów, co jest bardzo smutne, bo wydaje się, że jednak państwa NATO mają lepsze środki, żeby odpowiedzieć na tego typu agresję ze strony Rosji, niż budując. Tego typu betonowe bunkry. Niestety to, o czym mówiłem wczoraj, to znaczy, że świat się cały czas Rosji boi, jest niestety prawdą. Tutaj mamy doniesienia o tym, że w czasie ostatniego ataku na Sewastopol. Znowu doszło do gwałtownego spadku dostępności usługi internetu satelitarnego Starlink, co może wskazywać na to, że znowu Elon Musk z jakichś swoich powodów sabotował działanie wojsk ukraińskich. Czy tak było w istocie, nie wiemy. Tam niżej mam takiego news'a o tym, że Elon Musk przekazuje kontrolę nad Starlinkami na tym terenie Pentagonowi. Dalej. Kiryło Budanow, szef wywiadu ukraińskiego, donosi, że już od półtora miesiąca Korea Północna dostarcza Rosji pociski artyleryjskie kalibr 122 i 152 mm. Dlaczego to jest, proszę Państwa, dobra informacja? Oczywiście to nie jest dobra, że dostarczają byłoby lepiej jakby nie dostarczali ani teraz, ani w przyszłości. Natomiast gdybyśmy spodziewali się, że dopiero te ostatnie rozmowy Kima z Putinem będą oznaczać dostawy, to moglibyśmy się spodziewać, że na linii frontu niedługo coś się zmieni na korzyść Rosji. Jeśli te dostawy są realizowane już od miesiąca, to one już miały szansę coś zmienić, a póki co nie widzimy, żeby tak się stało, więc mogą to być dostawy niewielkich rozmiarów. Dalej mamy tutaj duży pożar pod Saratowem. Rozhermetyzował się gazociąg. Który, proszę Państwa, jest oczywiście elementem strategicznej dla Rosji infrastruktury. Oni w tej chwili gazu już sprzedają niewiele, więc to nie będzie miało jakiegoś gigantycznego wpływu na nich, ale z poczucia obowiązku o pożarach w Rosji donoszę. Dalej mamy informację o tym, że ukraińscy piloci przybyli do Szwecji, uczyć się latać na gripenach. Ukraina chciałaby dla swojego lotnictwa pozyskać kilkanaście takich samolotów, ale to jest jeszcze temat otwarty. Tutaj mamy to, o czym Państwu mówiłem. Elon Musk zdecydował się przekazać Pentagonowi kontrolę nad częścią sputnikowego systemu, oczywiście przepraszam, rusycyzm, satelitarnego systemu internetu Starlink, jaki jest wykorzystywany w wojnie w Ukrainie, pisze Washington Post. Tu mamy duży okręt desantowy Mińsk. Widzimy, że chociaż kadłub jest w miarę cały, to w zasadzie cała nadbudówka jest w bardzo poważnym stanie. W zasadzie można się zgodzić z opinią, że odbudowa takiego okrętu może kosztować więcej niż budowa nowego. Straty są ewidentnie bardzo poważne. Warto powiedzieć, że w takich nadbudówkach znajdują się zazwyczaj te miejsca w statku, w których siedzi kapitan i jego ekipa, systemy dowodzenia, systemy komunikacji, drogi, sprzęt, więc jeśli to zostało zniszczone, to straty prawdopodobnie są duże. Jeśli chodzi o okręt podwodny Rostów nad Donem, który znajdował się w suchym doku obok, zdjęcia satelitarne pokazują, że tam także zniszczenia prawdopodobnie są duże, ale tak dobrego materiału z bliska jak ten jeszcze nie mamy. Dziękuję Państwu pięknie za wsparcia na zrzutce, za wsparcia na Patronajcie, te dla mnie osobiste. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.